Chcesz się dowiedzieć, jak odblokować trofeum Nowe Zabawki? Ostrzegam, trochę to potrwa. Cześć, jestem Mefrio, a to już kolejny mój poradnik do trofeów do gry Killzone Shadowfall do dodatku Buntownik, z angielskiego Insurgent. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Trofeum Nowe Zabawki wymaga od nas osiągnięcia maksymalnego poziomu, emitera e-pulsu, emitera echa taktycznego i drona wartowniczego. Standardowo swój postęp polecam śledzić przy pomocy strony killzone.com, a więc kierujemy się na stronę killzone.com, wybieramy kraj i datę urodzenia, następnie przechodzimy do Shadowfall Game Site, logujemy się na swoje konto PlayStation Network i po zalogowaniu przechodzimy do Profile, Challenges. I tutaj interesujące nas kategorie znajdują się w Scout Abilities, Support Abilities i Assault Abilities. Po wejściu do każdej z nich, a więc każda klasa ma jedną z tych zabawek, poznasz szczegóły swojego aktualnego postępu. I tak dla przykładu dron wartowniczy wymaga od nas 300 zabójstw, tym dronem wartowniczym. Jeżeli chodzi o drona, no to niestety ograniczamy się właściwie do map, gdzie mamy otwartą przestrzeń. W przeciwnym wypadku właściwie jest to strata czasu. Sam dron nie zadaje jakoś super dużo obrażeń, więc tak naprawdę musisz go dodatkowo pilnować. To było dla zwiadowcy. Jeżeli chodzi o żołnierza wsparcia, tutaj mamy emiter echa taktycznego. Wprawdzie należy przy jego pomocy wykryć 500 wrogów, ale jest to zdecydowanie prostsze zadanie. Wystarczy, że postawisz go gdzieś w ukryciu, ale w pobliżu jakiegoś korytarza, jakiegoś miejsca, koło którego przechodzą przeciwnicy. To wyzwanie wcale nie oznacza, że musisz takiego wroga zabić. Wystarczy go tylko oznaczyć. I wreszcie szturmowiec, emiter e-pulsu. Właściwie jego użycie sprawia, że niszczymy wrogi sprzęt. W takiej sytuacji oczywiście nie opłaca się go stawiać na samym początku. Po prostu poczekaj, aż pojawi się wrogi sprzęt i ustaw w miarę blisko swój emiter e-pulsu. I to właściwie tyle. Trofeum jest, przyznaję, czasochłonne i poza może emiterem echa taktycznego, gdzie jest to właściwie raczej kwestia czasu, do pozostałych dróg trzeba się trochę przyłożyć. No i proszę, zdobyto trofeum, nowe zabawki! Tak oto zdobywamy trofeum, nowe zabawki! Rozstawić w odpowiednim miejscu i właściwie samo się dzieje. Przynajmniej to się tyczy tego echa taktycznego. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, cześć!